Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest już oficjalnie patronem Solidarności. Dekret Stolicy Apostolskiej w ubiegłą niedzielę, w 34. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, ogłosił metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Na ogłoszenie dekretu ustanawiającego patrona Solidarności wybrano miejsce szczególne dla Związku i dla Polski – Bazylika Świętej Brygidy. Uznaję błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika, patronem przed Bogiem, członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ogłoszenie dekretu było jednym z najważniejszych punktów obchodów 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Porozumień, które otworzyły drogę do powstania Solidarności. Przez 34 lata przeszła wiele represji stanu wojennego, trud funkcjonowania w podziemiu, wewnętrzne spory i podziały związane z kierunkiem drogi obranej przez przywódców. Okrągły stół, nowa rzeczywistość, zderzenie z liberalnym systemem gospodarczym, sukcesy i wykluczanie z pierwszej linii polskiego życia. Solidarność, której nieraz źle życzono, wciąż trwa. Nie tylko realizuje powzięte 34 lata temu postanowienia, kontynuuje swój etos. Stała się symbolem dla Europy i wielkim pokojowym ruchem ku wolności, mówił metropolita gdański. Solidarność nie zwinęła swoich sztandarów, choć tego nieraz jej życzono. Te sztandary są tu z nami. Nie zakończyła swej historycznej drogi w ciszy muzeum przechowującego pamiątki minionych wydarzeń i nie stała się kartą z historycznego kalendarza, na którą spogląda się przelotnym, nieuważnym spojrzeniem. Jej służba ojczyźnie trwa. I to Solidarność niesie wiano sierpnia 80. roku. Stanowi najważniejszy podmiot realizujący tamte postanowienia. Historię Solidarności trwającą już 34 lata próbuje utrwalić Europejskie Centrum Solidarności, które właśnie zostaje udostępnione zwiedzającym. Dziś przy Centrum Dom Wolności zasadził prezydent Bronisław Komorowski wspólnie z Lechem Wałęsą i obecnym przewodniczącym związku Piotrem Dudą. Ja pragnę podziękować wszystkim, którzy kiedyś mieli odwagę marzyć o wolności i podziękować tym, którzy mieli odwagę wtedy o wolność się upominać, kiedy to upominanie się kosztowało. Pamiętamy te czasy. Pamiętajmy też o ludziach, którzy narażali swoje życie, kariery, bezpieczeństwo swoich rodzin, walcząc o godność poszczególnego człowieka i o wolność dla wszystkich Polaków, o których wolna Polska zapomniała. Hołd wszystkim bohaterom tamtych wydarzeń oddali dziś związkowcy. Ej!